Cześć! Zapraszam Cię na dodatkowy odcinek Teatr Tutorial, w którym odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania. Poszło. Iha! Jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Busik jedzie. Jeszcze raz, dobra? Teatr improwizowany. Akcja. Rzeczywiście, nie wspomniałam o teatrze tańca. Być może dlatego, że do tej pory nie miałam zbyt wiele do czynienia z ruchem i tańcem w teatrze. Natomiast to już się zmienia. Znalazłam bardzo fajną definicję teatru tańca, którą można rozumieć jako połączenie tańca współczesnego i teatru. Jako mieszaninę ruchu, śpiewu, słowa i konwencjonalnych elementów teatralnych, takich jak rekwizyty, kostiumy czy dekoracje. Jeden z moich ulubionych profesorów z łódzkiej filmówki, Waldemar Wilhelm, powiedział kiedyś takie słowa, ja je tutaj oczywiście sparafrazuję, że kiedy człowiek nie może mówić, zaczyna śpiewać, a kiedy nie może już śpiewać, zaczyna tańczyć. Jeżeli w ten sposób będziemy rozumieć definicję teatru tańca, to może się okazać, że taniec, ruch na scenie jest najlepszym sposobem na wyrażenie emocji człowieka w postaci ekspresji jego ciała. Rzadko spotykam się z tym, aby brawa w teatrze na widowni pojawiały się przed rozpoczęciem przedstawienia. Natomiast zdarzają się grupy fanów, które widzą dany spektakl już po raz kolejny i kiedy widzą na scenie swoich ulubionych artystów, no to zaczynają bić brawa. Na przykład ceniona krakowska aktorka Anna Polony dostaje brawa zawsze przy swoim pierwszym wyjściu na scenę. Musi je odczekać i dopiero wtedy kontynuuje swoją grę. Ale brawa w teatrze nie są zabronione. Jeżeli dana scena nam się bardzo podobała lub chcemy wyrazić swoją aprobatę i uznanie wobec całego przedstawienia, możemy bić brawa na początku, w trakcie czy na końcu przedstawienia, zamiast wyrażać swoje uznanie w postaci krzyku lub gwizdów. O tym, czego nie lubię i o niepożądanych zachowaniach na widowni w teatrze mówiłam już w 5. odcinku Teatru Tutorial, możesz sobie do niego wrócić. Natomiast od starszych kolegów i koleżanek aktorów słyszałam takie historie o tym, jak głównie młoda widownia kiedyś rzucała w nich jedzeniem czy strzelała do nich z gumek recepturek. Ja również o tym zwyczaju rzucania w aktorów jedzeniem uczyłam się podczas poznawania historii greckiego teatru antycznego i wtedy, kiedy widzom nie podobała się gra danego aktora, rzucali w niego właśnie pomidorami czy jajkami. Ja na szczęście nie doświadczyłam takiego zachowania w teatrze i mam nadzieję, że nie doświadczę. Sztukami, które cieszą się największą popularnością i frekwencją, zresztą nie tylko w Rzeszowie, są spektakle komediowe i farsy. Na przykład Szalone Nożyczki są grane na rzeszowskiej scenie nieprzerwanie od 10 lat. Jest to prawdziwy fenomen, rekordzista Księgi Światowych Rekordów Guinnessa. Rzeszowska publiczność ceni sobie również spektakle muzyczne i musicale. Na trzecim miejscu dzielnie trzyma się klasyka, na przykład na spektakl Mistrz i Małgorzata Bułhakowa w reżyserii Cezarego Ibera. Bilety trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem.